będzie to coś oznaczało w wyborach krajowych, to od razu zmartwię. Na pewno nie. Na pewno też nic nie oznaczało dla wyborów ogólnokrajowych wygrana w kilku dużych miastach w wyborach municypalnych. To jest absurd. To jest dokładnie znowu to samo. To, że w terenie sprzyjającym wygramy, to nie znaczy, że w niesprzyjającym wygramy. To, że jesteśmy na fali wznoszącej, mówię z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, czyli de facto Platformy et Consortes, to nie znaczy, że coś innego się tutaj stanie. To jest absurd. Znaczy, ja wiem, dlaczego pan List tak mówi, ale to jest po prostu tak śmieszne i nieprawdziwe, że mógłby się już trochę powstrzymać. No ale mamy tu dalej. Władza postanowiła dojechać do wyborczej mety na plecach gejów. I że Tomę mogła być, sugerują tutaj, że można wygrać, że skoro lider PiS-u uważa, że można wygrać wybory europejskie uderzając w prawa mniejszości, to właśnie dowód, jak głęboki pogardzi ma europejskie wartości. No i co? No to ma pogardzie, no i co? Moim zdaniem niechęć do gejów, jakkolwiek oceniam ją negatywnie, jest bardzo nośnym, jak najbardziej hasłem w każdej rzeczywistości politycznej. Dlatego, że bardzo często gejów się po prostu nie lubi. Choćby nawet nie tak oryginalnie, ale nawet wtórnie, bo na przykład nie lubi się hałaśliwego domagania się praw dla nich. Na przykład, no cokolwiek, ludzi można wszystkim zirytować. Nie sądzę, żeby to był jakiś zły pomysł. Można wykorzystać to lub tamto. No, można wykorzystać hasła takie lub takie. Kaczyński ma pewien problem. Polska to nie Rosja. Na antysemityzmie, rasizmie czy homofobii można uzbierać sporo głosów, ale niekoniecznie można tymi kartami wygrywać wybory. W każdym razie, jeśli polityczny oponent nie wystraszy się i nie ucieknie, ale podniesie rękawice, wyjdzie na ring i ruszy do walki. W sprawie gejów nie chodzi tylko o gejów. Tu chodzi o to samo, co w sprawie konstytucji, sądów, mediów publicznych, praw obywatelskich, czy o kraj jest europejski, tolerancyjny i normalny, czy też władzę sprawuje w nim polityczna bandyterka, bazująca na szczuciu, pogardzie i nienawiści. To znaczy tak, Putin wygrywa wybory, Polska to rzeczywiście nie Rosja, ale Putin wygrywa w Rosji nie dlatego, że nie lubi gejów, czy podlizuje się cerkwi, czy coś takiego, bo to robi oczywiście, ale nie dlatego on wygrywa wybory. On wygrywa wybory dlatego, że oferuje Rosjanom to, że Rosja się nie cofa. Rosja broni swojej strefy wpływów na świecie i Rosjanom się to podoba. Oni lubią się znowu poczuć potęgą, nie lubią tego, jak się ustępuje Stanom Zjednoczonym we wszystko, jak to miało miejsce za czasów Jelcyna i Gajdara. I oni lubią te właśnie różne dostać, a tu dostać Krym, a tutaj zabezpieczyć granicę południową w Osetii czy gdzieś. Rosjanie takie rzeczy lubią, bo to im przypomina, że zagrożenie ze strony NATO jest dalej. Wiadomo, że Rosja do NATO nie wejdzie, bo wtedy stanie się jakby klientem Stanów Zjednoczonych, będzie wykorzystywana przez Stany Zjednoczone. Tak to jest rozumiane w Rosji. Więc skoro tak, to może tylko pokazać twardo, że się stawia Stanom Zjednoczonym. Jeżeli Putin to robi, to zdobywa kolejne punkty i wygrywa wybory. A to, że on nie lubi czornych, czy tam wątpię, nigdy nie widziałem żadnej jego wypowiedzi, która by sugerowała, no raczej do muzułmanów też się przypodchlebia. Także pan Lis, jakkolwiek Rosji można wiele zarzucić, to pan Lis obraża generalnie Rosjan, mówiąc, że tam wystarczy do wyborów jakichś homofobicznych hasełek kilka i coś takiego. Nie ma takiego kandydata w Rosji, który by w ten sposób zyskał więcej niż, nie wiem, 5% na takich hasełkach. Oczywiście tam parady gejów są niszczone, ale to dlatego, że udaje się, czy też tylko z tyś jako pretekst i powód. Ja bym chyba będę wymyślił słowo pretekstopowód. Na przykład Rosjanie wywalili ze swojego terytorium British Council, dlatego że jest to według nich agentura brytyjskiego wywiadu. No i cóż, i tak i nie. Przypuszczam, że i tak i nie. To jest normalne, że na przykład, że kulturalne organizacje bawią się w szpiegostwo albo też w biały, legalny wywiad. To jest normalne. Na przykład w Tajwanie, z Tajwanem nie można utrzymać stosunki, bo wtedy zerwą z tobą je Chiny, więc wysyła się przedstawicielstwa kulturalne, które działają konsulaty i tyle. No dlaczego nie może to działać jako szpiegostwo? Więc bardzo często jest tak, że Rosjanie mają prawo uważać, że jeżeli Zachód sponsoruje jakieś działanie w imię praw gejów, to akurat ta czy ta akcja jest tak naprawdę
coś w rodzaju agenturą jakichś państw zachodu. Być może czasem nawet ma rację. Także tak to wygląda. Ale sam pomysł, że w Rosji można wygrać tylko dlatego, że nie lubi gejów i się o tym mówi, no to trochę takie dziwne. To jest dużo za mało.